Rozmowa dnia. Pierwsza rozmowa z panem Marcinem Przydaczem, posłem Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry państwu. I od wczorajszego wieczora jesteście już w opozycji, natomiast obecna opozycja jest już koalicją, można powiedzieć, rządową. Dzisiaj exposé premiera Donalda Tuska, jutro zaprzysiężenie w Pałacu Prezydenckim. Pierwsze refleksje? No tak, rzeczywiście. No, większość sejmowa zdecydowała wczoraj o odrzuceniu dobrego projektu, jakim był rząd premiera Morawieckiego, i zdecydowała w tak zwanym drugim konstytucyjnym kroku o desygnowaniu de facto, czy daniu szansy premierowi Tuskowi. Premier Tusk będzie wygłaszał dzisiaj exposé. Spodziewamy się debaty. Mam nadzieję, że będziemy mogli zadawać pytania. Natomiast co to wszystko pokazuje? No, pokazuje to, że demokracja w Polsce funkcjonuje normalnie, wbrew temu, co przez ostatnie 8 lat mówiła opozycja ówczesna, dzisiejsza tworząca się koalicja, że to autorytaryzm, a już w zasadzie totalitaryzm, że wojsko na ulicy i nie wiadomo co. Normalna demokracja, jedni wygrywają, drudzy przegrywają, jedni biorą rządy, drudzy te rządy oddają. To niestety przez ostatnie lata wykorzystywano tak naprawdę tą argumentację nazbyt aktywnie, muszę powiedzieć, i niezgodnie z prawą. Straszono Polaków i tym strachem epatowano, a tu się okazuje, że Polska normalnie funkcjonuje. A nie jest, tak jak mówiliśmy, nie jest tak, że jeśli wygrywa liberalna lewica, to jest demokracja, a jeśli oni przegrywają, to już demokracji nie ma. Nie, demokracja w Polsce normalnie funkcjonuje. To moja pierwsza refleksja. Druga refleksja, wczoraj słuchając stanowiska klubu, muszę powiedzieć, że byłem zaskoczony poziomem też takiego zapatrzenia części koalicjantów i przedstawicieli Trzeciej Drogi, i PSL-u, i Hołowni, ale także i pana Czarzastego w osobę Donalda Tuska. No ja miałem taką nadzieję, że to będzie jednak bardziej podmiotowa relacja w tej koalicji, że to będzie rzeczywiście czteropartyjna koalicja. Natomiast to, co wczoraj mówili przedstawiciele tych klubów, no to muszę powiedzieć, że no Donald Tusk może być zadowolony, jakich ma koalicjantów, no bo tak wpatrzonych ludzi w siebie, to ja nawet jak z rodziną się czasami spotykam, to takich relacji chyba nie mam. No niektórzy, słyszałem z ław sejmowych, że już niektórzy tam nawoływali pana Czarzastego i pana Kosiniaka-Kamysza, żeby się rzucił w objęcia Donaldowi Tuskowi i go tam wycałował, prawda? Panie pośle... Po tych słowach. Panie pośle, wczoraj sytuacja taka oto w Sejmie, już po wyborze Donalda Tuska. Donald Tusk wstępuje na mównicę, mówi między innymi o wspomina swoich dziadków, którzy byli w obozie, byli więźniami obozów koncentracyjnych. Powołuje się na rozmowę ze świętej pamięci Lechem Kaczyńskim, który mówił, w ostrych słowach skrytykował Jacka Kurskiego, który wcześniej wyciągnął tak zwaną sprawę dziadka z Wehrmachtu. Później prezes Jarosław Kaczyński wstępuje na mównicę i mówi do Donalda Tuska: jest pan niemieckim agentem. Proszę o komentarz. Ja nie jestem publicystą czy komentatorem, żebym tutaj komentował poszczególne słowa, natomiast no wiem dobrze, że nie powinno się w moim przekonaniu powoływać na słowa osób zmarłych, osób, które już nie żyją, no bo nie jest nikt w żaden sposób w stanie tego zweryfikować, a zwłaszcza w całym kontekście życia politycznego ostatnich kilkunastu lat wiemy doskonale, jak też Lech Kaczyński podchodził do osoby Donalda Tuska, więc raczej patrzę to jako na formułę pewnego rodzaju prowokacji ze strony pana Donalda Tuska. Natomiast co do słów prezesa Kaczyńskiego, ja nie mam takich informacji, nie mam takiej wiedzy. To prezes Kaczyński przez lata był wicepremierem, także i wicepremierem do spraw bezpieczeństwa. Widocznie uznał, że wiedza, którą dysponuje, predestynuje go do zajęcia takiego stanowiska, ale no, ja tutaj nie jestem w żaden sposób uprawniony, także jeśli chodzi o stan mojej wiedzy, abym mógł komentować tego typu stwierdzenia, czy one są oparte o prawdę, czy są oparte o emocje. Panie pośle, kolejne pytanie. Rząd Mateusza Morawieckiego, ostatni rząd, trwał 2 tygodnie, tyle ile pozwalała konstytucja. Niech pan wytłumaczy naszym słuchaczom, o co chodziło w tym 2-tygodniowym rządzie. Nie, no rząd nie miał być dwutygodniowy. Rząd normalnie miał funkcjonować przez długi czas. Prezydent desygnował premiera Morawieckiego. Ten z kolei zgromadził ludzi, którzy chcieli w tym rządzie pracować i wystąpił o wotum zaufania po swoim exposé, czyli normalna procedura powoływania rządu. No tylko niestety nie udało się przez te tygodnie zgromadzić większości. Jak widać było, PSL i partia Szymona Hołowni, mimo że szła przecież w kampanii z hasłem Trzeciej Drogi, czyli czegoś pomiędzy PiS-em a PO, stała się po prostu podstawą funkcjonowania Platformy Obywatelskiej dzisiaj. PSL i partia Szymona Hołowni doprowadziła Donalda Tuska do powrotu do władzy. I oprócz Donalda Tuska wszystkich jego politycznych współpracowników, tych skompromitowanych przecież przed 2015 rokiem. Każdy, kto pamięta te lata, dokładnie pamięta pana Sikorskiego, pana Siemkiewicza, wielkiego fana wódki Bieługa i tak dalej, i tak dalej. Można by było tych wszystkich ludzi wymieniać. No, drogą do wejścia tych ludzi na powrót do rządu jest Trzecia Droga, czyli pan Szymon Hołownia i pan Władysław Kosiniak-Kamysz. Właśnie w tej chwili w Sejmie na tym posiedzeniu powstają komisje śledcze, które mają badać czasy waszych rządów. Między innymi chodzi o wybory korespondencyjne, aferę, tak zwaną aferę wizową i podsłuchiwanie nielegalne rzekomo programem Pegasus. Rozliczenia? Rewanżyzm? Jak pan to nazwie? Raczej patrzyłbym na to przez pryzmat chęci wywołania igrzysk. Ja trochę się boję, że ten rząd lewicowo-liberalny z jednej strony nie ma tak naprawdę wielkiego pomysłu na rządzenie Polską, poza TKM-em i poza taką myślą, że to oni będą rządzić lepiej, bo są po prostu urodzeni i znów predysponowani do tego, aby rządzić. Z drugiej strony mają świadomość pewnych jednak różnic, no bo zupełnie pewnie inaczej do światopoglądowych będą podchodzić panie posłanki z partii Razem, a zupełnie inaczej przedstawiciele ludowych okręgów z PSL-u, więc próbują przykryć igrzyskami, takim właśnie rewanżyzmem, pokazówą, tak żeby być może znowu ludzie chodzili do kin i oglądali, jak tam jedni czy drudzy na komisji śledczej się ze sobą kłócą. Jeśli doszło do jakichkolwiek przewin, to od tego są odpowiednie instytucje państwa polskiego, które przecież Platforma będzie teraz jako nowa rządząca większość miała w swojej dyspozycji, będzie mogła kierować wnioski, tak żeby niezależne, niezawisłe, mam nadzieję, sądy mogły to rozpatrywać. Komisje śledcze mają być formą igrzysk dla ludu, aby przykrywać pewnego rodzaju brak konkretnych działań i wywiązywania się ze swoich obietnic. No ja cały czas czekam na decyzję dotyczącą zwiększenia kwoty wolnej od podatku do 60 000 złotych. To obiecał Donald Tusk i już się wycofał. Jeszcze nie zaczął rządzić, a już się wycofał. Czy zobaczymy pana w którejś z tych komisji, na przykład do spraw wiz? Wie pan, to będzie decyzja Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Ja pracując wcześniej w MSZ, bo w ostatnim czasie przecież pracowałem w Kancelarii Prezydenta, prowadziłem politykę wschodnią i politykę bezpieczeństwa. Za politykę wizową w żaden sposób nie odpowiadałem. Zresztą w każdym ministerstwie jest tak, że są wiceministrowie odpowiedzialni za dane rzeczy, więc w tym sensie jakby no, mając też na uwadze to, że jestem jakby z wykształcenia i z praktyki adwokatem, mógłbym zasiadać w tych komisjach, ale to o tym zdecyduje klub parlamentarny, poczekajmy. My na pewno będziemy aktywnie działać w tych komisjach, bo nie mamy nic do ukrycia, będziemy starali się pokazać, jak było naprawdę. No ostatnie 30 sekund tej części rozmowy. Jakie będą relacje między prezydentem a rządem Donalda Tuska, pana zdaniem? Myślę, że ze strony pana prezydenta na pewno będzie duża gotowość do pracy w tych najważniejszych sprawach. Polityka bezpieczeństwa, polityka zagraniczna. Zresztą pokazuje to pan prezydent swoimi konkretnymi działaniami, decyzjami ostatnich także i tygodni. Natomiast praktyka podejścia Donalda Tuska czy Radosława Sikorskiego do współpracy z Pałacem Prezydenckim jeszcze z czasów Lecha Kaczyńskiego raczej napawa mnie pesymizmem. To są osoby mało zdolne do kooperacji, raczej rozniecające intrygi i złe emocje. Chciałbym, bo dla Polski to jest ważne, aby ta współpraca się układała dobrze. Wszystko będzie zależało od podejścia samego Donalda Tuska. Godzina 7:25. Rozmawiamy z panem Marcinem Przydaczem, posłem Prawa i Sprawiedliwości. Przechodzimy do internetu, na stronę Jedynki oraz do naszych mediów społecznościowych. Panie pośle, jeszcze jedno pytanie polityczne z naszego podwórka. Opozycja mówi o przejęciu mediów publicznych. Pan premier Morawiecki, były już premier, mówi, że takie przejęcie oznaczałoby monopol informacyjny rodem z PRL-u. Zgadza się pan z tą opinią? To tak tylko gwoli ścisłości. Premier Donald Tusk będzie premierem w momencie uzyskania wotum zaufania i zaprzysiężenia. Tak. Na ten moment jeszcze caretakerem, czyli takim pełniącym obowiązki jest premier Morawiecki. Natomiast co do opinii na temat mediów publicznych, zgoda oczywiście z opinią premiera Morawieckiego. Tutaj obozowi lewicowemu i liberałom chodzi o zawłaszczenie przekazu medialnego, zawłaszczenie w ogóle sposobów komunikacji z ludźmi, tak aby tej perspektywy konserwatywnej, centroprawicowej było jak najmniej. To jest działanie oczywiście antydemokratyczne. Ja nie mówię, że wszystko było idealne w mediach publicznych w ostatnich latach, natomiast no nie może być tak, że po prostu przyjdzie nowa władza i wsadzi tam jakiś dyrektorów, ludzi podejmujących decyzje po prostu zgodnych jakby z ich oczekiwaniem. No nie może tak być. Ja życzę sobie, żeby w Polsce funkcjonowały wolne media. Ja się, jak pan redaktor wie, nie boję także i trudnych pytań. Jestem w stanie rozmawiać z każdym, no ale nie może być tak, że w mediach publicznych będą zasiadać tylko przyjaciele Donalda Tuska i pana Bartłomieja Siemkiewicza i tacy też będą dziennikarze. A tak niestety bywało przed 2015 rokiem. Wszyscy pamiętamy tę arogancką postawę niektórych dziennikarzy wobec posłów, z którymi się nie zgadzali, natomiast serwilistyczną postawę wobec posłów Platformy Obywatelskiej. Kilka minut temu mówił pan, że odpowiada pan za politykę wschodnią. To jeszcze pytanie z tej dziedziny. Jak pan obserwuje wojnę na Ukrainie, czy prawdziwe są doniesienia, jak czytamy na przykład w internecie, na Twitterze, czyli portalu X, że rzekomo Ukraina zaczyna tę wojnę przegrywać? Prawda czy fałsz? Nie, myślę, że to przedwczesne mówienie o przegrywaniu tej wojny. Może być to też forma działań dezinformacyjnych ze strony Rosji, aby osłabić morale ukraińskie, ale też osłabić tych wszystkich, którzy wspierają Ukrainę. Na pewno Ukraina nie osiągnęła swoich celów, jeśli chodzi o kontrofensywę. To jest jasne, ale Rosja również nie osiąga swoich celów przez ostatnie lata. Problem polega na tym, panie redaktorze, że Rosja i rosyjskie społeczeństwo ma dużo dłuższą perspektywę w moim przekonaniu i dużo wyżej albo niżej postawioną poprzeczkę wytrzymałości niż społeczeństwa zachodnie. Słowem, Rosjanie grają na długą grę, licząc na to, że i Zachód, i Europa Środkowa zmęczy się pomaganiem Ukrainie, zmęczy się wbrew swojemu własnemu interesowi, bo odpychanie Rosji jak najdalej od granic Unii Europejskiej i NATO jest w naszym wspólnym interesie. I jestem przekonany, że Rosjanie będą także oddziaływali na elity polityczne, już oddziałują Europy, także i u nas, w naszym państwie, po to, aby nakłaniać do ewentualnej jakiejś ugody. Ale jak wszyscy wiemy, Rosjanie te ugody traktują jako wyraz słabości i przerwę taktyczną po to, aby za parę miesięcy czy lat uderzyć na nowo. Nie powinniśmy do tego dopuścić i mam nadzieję, że nowy polski rząd taką twardą politykę wobec Rosji, jak my, będzie prowadził nadal, a nie realizował jakąś znów politykę resetu z Władimirem Putinem. Pan Marcin Przydacz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był pierwszym gościem wtorkowych Sygnałów Dnia. Dziękuję i dobrego dnia życzę. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Była to rozmowa dnia. Udostępnij ją portal informacyjny polskieradio.pl.